ciepła kaloryfery w Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu niezagrożone. Jeszcze pod koniec grudnia gorąco było nawet na ulicy. Zarząd Zakładów Energetyki Cieplnej w końcu porozumiał się ze stroną społeczną. W ramach porozumienia pracownicy otrzymają jednorazową premię za ubiegły rok, podwyżkę pensji oraz premię od efektywności energetycznej. Każdy kompromis wymaga wyrzeczeń od każdej ze stron. Myślę, że jest to na przyzwoitych warunkach porozumienie. Udało się zrealizować około 60% z poziomu, którego oczekiwaliśmy i zgłaszaliśmy to w sporze zbiorowym, więc uznać należy, że jest to rozsądne porozumienie. Porozumienie, które zostało osiągnięte po zmianie prezesa, z funkcją pożegnał się Jacek Chudy. Miejsce prezesa, który pełnił funkcję, został tymczasowo pan Deszo, to jest prezes spółki DK Energy, która jest naszym właścicielem, a jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Rozmowy w tym momencie zaczęły nabierać konstruktywnych i merytorycznych form. Rzeczywiście były ciężkie, bo nie można tego ukryć, długotrwałe do późnych godzin nocnych, ale konstruktywne. Efekt końcowy to porozumienie. Pracownicy będą teraz bacznie się przyglądać, czy zapisy porozumienia są realizowane. Związkowcy liczą przede wszystkim na to, że kolejne akcje protestacyjne nie będą już potrzebne. W Gliwicach, w jednym z miejsc, w których często przebywają bezdomni, znaleziono zwłoki. Natknęli się na nie strażnicy miejscy podczas rutynowej kontroli przy ulicy Trauguta. Nasz patrol natknął się właśnie na osobę, która nie dawała żadnych oznak życia. Po wezwaniu na miejsce służb, czyli policji, pogotowia ratunkowego, służby te stwierdziły zgon mężczyzny. Była to osoba bezdomna, dobrze znana funkcjonariuszom. Jak udało się ustalić, mężczyzna miał 45 lat. Na wniosek prokuratora przeprowadzona została sekcja zwłok. Nie mam jeszcze wyników, ale wszystko wskazuje, że przyczyna śmierci była endogenna, czyli wewnętrzna, wyniszczenie organizmu. Przynajmniej wstępnie, jak oszacowali policjanci, na ciele nie było żadnych śladów, które by wskazywały, że ktoś tego mężczyznę pobił, czy też w jakiś inny sposób przyczynił się do jego śmierci. Policja nie wyklucza, by do śmierci bezdomnego przyczyniła się też niska temperatura. Po tablicy został tylko stelaż. Na rondzie u zbiegu ulicy Świętego Wojciecha z obwodnicą północną Jaworzna tablice oznajmiające, że rondo to nosi nazwę świętej pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich, były trzy. Zostały dwie. Na rondzie została uszkodzona góra tablicy, na której widniało zdjęcie pary prezydenckiej. Odkryliśmy to zniszczenie wczoraj w godzinach popołudniowych. Być może jest to jakiś akt wandalizmu z tego względu, że wczoraj rano również odkryliśmy zniszczenie tablicy na innym rondzie, na rondzie Witolda Pileckiego. Dlatego podejrzewamy, że był to po prostu jakiś akt wandalizmu. Podobne podejrzenia ma radny Marcin Kozik. Przypomina, że nawet Rada Miejska, składająca się z przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, uchwałę o nadaniu rondzie imienia Kaczyńskich podjęła jednogłośnie. Przykład głupoty i wandalizmu, tak? Żaden spór polityczny nie usprawiedliwia tego typu rodzaju wandalizmu w przestrzeni publicznej. Za tego typu eksces ktoś powinien ponieść odpowiedzialność. Nad tym, by tak się stało, pracuje jaworznicka policja. Między innymi policjanci zabezpieczyli ślady, które być może pomogą w ustaleniu tych okoliczności tych zdarzeń, a przede wszystkim pozwolą na ustalenie i zatrzymania sprawców. Jaworznicy policjanci apelują, by osoby, które mogą mieć informacje dotyczące sprawców, skontaktowały się z komendą. Na zakręcie Mistrzów w Sosnowcu stanie fotoradar. Tak kierowcy nazywają zjazd z krajowej 94 na drogę numer 86. Podobny problem był w okolicach trzech stawów w Katowicach. Tu fotoradar zdał egzamin. Jeszcze dwa lata temu doszło w tym miejscu do 79 kolizji i dwóch wypadków. W 2017 roku wypadków nie było, a liczba kolizji spadła do 6. Sosnowieccy policjanci liczą na podobny efekt. Jeszcze oczywiście nie otrzymaliśmy informacji w zakresie, kiedy to urządzenie zostanie zamontowane. Natomiast do tego momentu będziemy podejmować różne jeszcze inne działania mogące pomóc i wpłynąć na to, aby tych zdarzeń było mniej.
Na razie jest to najniebezpieczniejsze miejsce w mieście. Na kilkusetmetrowym odcinku doszło w ubiegłym roku do prawie 30 kolizji i wypadków. Wszystko przez to, że kierowcy jeżdżą tu zbyt szybko. W końcu będą musieli zwolnić, choć mobilizujący ich do tego fotoradar zostanie tu zamontowany dopiero w przyszłym roku. W 2017 roku ważność dowodu osobistego skończyła się prawie 5 milionom Polaków. W pierwszym kwartale tego roku upływa termin dla kolejnego miliona. Tylko w Chorzowie w tym roku upływa termin ważności ponad 4,5 tysiąca dowodów. To dlatego, że w roku 2008 zakończyła się wymiana dowodów z książeczkowych na plastikowe, ważnych 10 lat. Bardzo przyjemnie. Jest pani tak przyjemna przy okienku, że sprawia mi to radość wymienienia dowodu osobistego. Mieszkańcy Chorzowa informowani są o konieczności wymiany dowodu 2 miesiące przed zakończeniem terminu ważności. Proces jest zupełnie bezpłatny. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie miasta w Polsce. Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego, zrobić aktualne zdjęcia dowodowe spełniające wymagania i przyjść osobiście do urzędu z dowodem dotychczasowym. Lub wypełnić wniosek za pomocą platformy internetowej ePUAP. Żeby uzyskać tak zwany profil zaufany, za pomocą którego wnioski można składać internetowo, należy jednorazowo potwierdzić tożsamość w urzędzie. Posiadanie takiego profilu uprawnia nie tylko do wymiany dowodu. Od w zasadzie 1 stycznia tego roku można się również meldować za pośrednictwem ePUAP-u i to jest nowość. Dotychczas była możliwość dokonywania wymeldowań z pobytu stałego, czasowego, zgłoszenia pobytu za granicą. Dokumenty produkowane są w Warszawskim Centrum Personalizacji Dokumentów, dlatego ich wymiana może potrwać do 30 dni. Czy dowód jest gotowy, można sprawdzać na stronie Urzędu Miasta. W Knurowie mają najlepszą położną w województwie i trzecią w całym kraju. Pani Marzena Langner-Pawliczek stanęła na podium w ogólnopolskim plebiscycie Położna na medal 2017. Pracuje w zawodzie już prawie 30 lat. W tym czasie przyjęła około 2000 porodów. Teraz przy tym na przykład jak używamy gaz rozweselający dla pacjentek, które mają okazję, to one czasami są takie fajne i zabawne, że naprawdę długo się je wspomina, bo robią takie śmieszne rzeczy, śmieją się, śpiewają, albo siedzi na piłce na przykład i wkłada nogi do wiaderka, bo tak jej pasuje. Pomimo satysfakcji, jaką przynosi praca położnej, bez względu na staż, zdarzają się momenty naprawdę trudne. Ja zawsze to mówię, że ja z pokorą podchodzę do tej pracy, bo to nigdy się... Czasami jest wszystko pięknie, ładnie, wszystko wygląda, że już. Czasami widać, tak jak to w amerykańskich filmach mówią, główkę dziecka widzę, a tutaj są jakieś pojedyncze uderzenia i wtedy jest ten alarm. I wtedy trzeba działać. I wtedy się już nic nie liczy, czy złamię nogę, czy coś przewrócę, czy mam siniaka, po prostu trzeba działać. Często zdarza się też, że pani Marzena z własnej woli zostaje po godzinach, bo jak mówi, najważniejsze w tej pracy jest zapewnienie młodej mamie poczucia bezpieczeństwa. Uczta, przyjazna, już niekoniecznie z uśmiechem, tak, ale z podejściem takim i do dziecka, i do przyszłej mamy, tak, żeby po prostu poradzić, co zrobić, żeby było lepiej, żeby się nie męczyć przy porodzie, bo wiadomo, że to jest wysiłek. Ale wsparcie emocjonalne, a nawet merytoryczne to nie wszystko. Położne mają coraz więcej uprawnień. No, coraz więcej rzeczy mogą robić same. Same prowadzą porody, same decydują, kiedy wzywać lekarza. Wiele leków teraz mogą samodzielnie podawać, także ich samodzielność rzeczywiście rośnie i rośnie odpowiedzialność. Na położną z Knurowa głosowało prawie 1000 pacjentek. Akcja policji w całej Polsce i nowa broń do walki z piratami na Śląsku. Dzisiaj policja pochwaliła się nowymi BMW. 3 nieoznakowane samochody dostały Katowice, Gliwice i Częstochowa. Policjanci spodziewają się, że moc ponad 250 koni mechanicznych zrobi wrażenie. Zaskoczeniem będzie sama marka. Myślę, że tutaj moc, napęd na 4 koła, bardzo ułatwi nam pracę. Będzie troszeczkę bezpieczniejsza ta jazda. Myślę, że w ściganiu piratów też da radę ten samochód. BMW 330i trzeba jeszcze zarejestrować, a już dziś policja sprawdza, czy kierowcy przestrzegają przepisów. Tyle, że z pobocza. Teraz do walki z szybkimi i wściekłymi mają nowy miernik. Wielka akcja pod nazwą Prędkość odbywa się w całym kraju. Akcja Prędkość od dzisiaj, od godziny 6 trwa. Policjanci katowickiej drogówki wyjechali w te miejsca, które są newralgiczne, czyli do tych zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej. To jest ponad 70 funkcjonariuszy.
Akcja skończy się o godzinie 22, a jutro będą znane jej wyniki. Na razie jeszcze nowe superauta na nie nie wpłyną. BMW zaczną krążyć po śląskich drogach już w przyszłym tygodniu. To nie ostatnie takie samochody śląskiej policji. W ciągu kilku lat służby kupią jeszcze 12 nieoznakowanych radiowozów.